Hej czołem, u mnie jest delikatny mroźnik, minus 2, ale to nic, bo atmosfera jest po prostu gorąca, mnie po prostu grzeje to wszystko, co się dzieje w wojsku w tej chwili. Jeszcze jak rok temu odchodziłem, to jeszcze takich cyrków nie było, ale były cyrki cały czas, wiadomo, kto był w wojsku, ten w cyrku się nie śmieje. Także dzisiaj troszkę wytkniemy panu Błaszczakowi, ministrowi obrony narodowej. Nie wiem, czyjej obrony narodowej, czy to jest minister obrony narodowej Ukrainy, czy Polski, bo tak chyba coś, bardziej mi się wydaje, że w tej chwili jest bardziej ministrem obrony narodowej Ukrainy. A dlaczego, to do tego teraz dojdziemy. Dlaczego pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak jest ministrem obrony narodowej Ukrainy, a nie Polski? No bo po co? I teraz tak, zrobiłem materiał na temat tego, jak się traktuje żołnierzy polskich, jak ukraińskich. Link do tego materiału macie w opisie pod tym filmem. A dzisiaj porucznik jest troszkę nabuzowany, wkurzony, co pewnie już troszkę widzicie, bo mówię, już gorąco mi się robi, jak słyszę to, co dostaję, jakie dostaję informacje od was, od moich kolegów, od z różnych źródeł, że tak powiem. I miałem nadzieję po prostu, że to, o czym mówiłem w poprzednim filmie, że to się nie sprawdzi, że jednak gdzieś tam ktoś do mnie napisze, że tak nie ma, że jest inaczej, że jednak będzie dobrze, nie? Ale oczywiście zaczęły się szkolenie rezerwy, zaczęły obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. No i co dostali żołnierze rezerwy, którzy przyszli na szkolenie? Oczywiście dostali stary behatex, stare mundury, używane buty i czapkę blaszkę, czyli wysokiej jakości hełm metalowy, który jest lepszy niż kewlarowy, nie? Z lat 70. przypominam, bo Polskę nie stać na hełmy kewlarowe, stać nas na super zakupy drogiego sprzętu, a żołnierz polski ma chodzić jak łajza. Ma wyglądać jak łajza. Minister obrony narodowej kpi sobie po prostu z polskiego żołnierza. To jest, jeżeli chodzi o żołnierzy rezerwy, jeżeli chodzi oczywiście o żołnierzy zawodowych, no to idzie na mundurówkę i jest oczywiście środkowy palec pokazany, żołnierzu w tych zwrot, won stąd, bo nie ma mundurów, nie ma butów, nie ma niczego, nie są w stanie żołnierze pobrać, a przypominam tylko, że chodzą w starych butach, już się rozwalają, pękają, no i muszą w tych butach chodzić żołnierze, zawodowi, nie? A przypominam, że na przykład nie jeden 300 dni na granicy spędził z Białorusią w ciągu załóżmy półtora roku. Takie przypadki też są. Zresztą piszcie w komentarzach, bo to ten kanał oglądają ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z wojskiem i również żołnierze zawodowi i wszelakiej maści żołnierze, że tak powiem, Wojska Obrony Terytorialnej i tak dalej, i tak dalej. Także potwierdźcie w komentarzach to, co ja mówię, żeby ludzie, którzy oglądają cywile, żeby sobie po prostu w komentarzach później zobaczyli, że tak, to nie jest jakieś bujdy na resorach to, co ja mówię, tylko to jest prawda, że żołnierze polscy chodzą w starych mundurach, już poprzecieranych, zużytych, w zużytych butach, idą na mundurówkę, niestety butów nie dostaną, ale oczywiście taki zmechol musi. Bo to z mechole najczęściej czytamy żołnierze jednostek liniowych, którzy się szkolą na poligonach, to te mundury, te buty im się zużywają szybciej. A Warszawka się bawi. A Warszawka się bawi oczywiście. Panom generałom, panom pułkownikom nie brakuje butów. Oni pójdą na magazyn, dostaną buty, chociaż poprzednich jeszcze nie zużyli, no to te dadzą w prezencie jakiemuś tam, nie wiem, chrześciakowi, wujkowi, cioci dadzą buty oczywiście wojskowe. Ładny prezent od wujka generała, od wujka pułkownika, bo po co ma zużywać kolejne buty, jak dostał. Także Warszawka się bawi, sztab generalny się bawi, tam mają... Wszystko jest ok, a plebs, czyli jednostki liniowe, to jest plebs według ministerstwa i oni nie dostaną nic. Lepiej wydać Ukraińcom, bo potwierdziło się to, co miałem nadzieję, że się nie potwierdzi. Potwierdziło się z kilku źródeł, że żołnierze ukraińscy oprócz polskich kombinezonów czołgisty dostali również polskie buty. Tak, dla wojsk ukraińskich są polskie buty, a żołnierz polski ma chodzić jak łajza. Ma chodzić jak łajza, ma być łajzą. A później pan minister sobie przyjedzie na jednostkę, bo będzie, nie wiem, otwarcie pomnika świętej pamięci kogoś tam i żołnierze staną i będą krzyczeli czołem: panie ministrze. Ale w jakich butach? W nowych. Bo oczywiście dla kompanii honorowej na czas przyjazdu ministra zostaną nagle znalezione, zostaną buty nowe i cała kompania honorowa pójdzie w nowych butach, w nowych gorateksach, w nowych mundurkach, ale czy oni
będą to już dostali i będą to mogli użytkować? Nie. Po defiladzie, po tej całej debiladzie można powiedzieć, do magazynu WON oddać to z powrotem i chodźcie dalej w starych butach. Bo takie przypadki też się zdarzały, że wydają sorty mundurowe nowe na czas, załóżmy, debilady. A później z powrotem oddawać do magazynu. No bo wojsko nie może brzydko wyglądać, jak pan majster przyjeżdża. Majster przyjeżdża, to trzeba się pokazać, tak? Żeby w telewizji ładnie wyglądało. I co? Nie jest tak? Napiszcie w komentarzach, bo tak jest, bo na własne oczy to widziałem i sam tego doświadczyłem. Że wydają, a później zwrot do magazynu. Że nagle się buty znajdują. Że dla Ukraińców teraz jest sponsoring, kurczę. Nie dość, że dajemy czołgi, wszystko za darmożkę. Szkolimy ich, żywimy ich. To jeszcze zamiast dla Polaka będzie dla Ukraińca. I to nie jest wina Ukraińców, żeby nikt nie mówił, że jestem jakiś antyukraiński czy coś, że jestem przeciwko. Tak, pomagać, ale z głową. To jest wina ministerstwa. Co wy nie macie 500 zł na buty dla żołnierza? Macie na balkonikowe, cholera, dla 28 lat służby żołnierze, starsze dziadki dostają 2,5 koła co miesiąc, żeby tylko nie odeszli z MON-u? Przekupiliście ich i co miesiąc balkonikowe dostają, 2,5 koła. A 500 zł na żołnierza raz na 2 lata ciężko wydać, na buty. W porwanych chodzą. Albo chodzą w swoich, bo już machają na to ręką i bez sensu i za swoje pieniądze kupują mundury, buty. No bo już też, no jak inaczej zrobić? Ale oczywiście nie. Przypominam, że Ukraina broni swojego terenu, a nie to terenu Polski. Bo niektórzy twierdzą, że Ukraina broni Polskę. A jak Ukraina się nie obroni, to kto będzie bronił Polski? W klapkach wyjdziemy, w laczkach i z miotłami. Bo sprzętu nie będzie, mundurów nie będzie, czapki, blaszki założymy i będziemy krzyczeć hura i będziemy biegali z okopów. A pan Mariusz Błaszczak, jeżeli jest taki, tak fajnie sobie wszystko rozdaje, lekką ręką i uważa, że więcej się należy żołnierzowi ukraińskiemu niż żołnierzowi polskiemu, to niech przyjmie jakąś rodzinę ukraińską, która uciekła przed wojną do własnego domu. Przyjął, nie przyjął. Bo ministrowie biorą po prostu hajs z naszych podatków i oni lekką ręką oddają to, co jeszcze zostało z naszych podatków. Bo to są nasze pieniądze, tak? Moje też, bo jestem przedsiębiorcą. Też zarabiam na to wszystko. A nie, że tylko biorę emeryturkę, ktoś sobie powie, że siedzi, bierze emeryturkę i ma w dupie. No nie. Ja sobie na tą emeryturę zapracowałem, bo również jak byłem w wojsku, również byłem przedsiębiorcą, również działałem, że tak powiem, na dwa fronty i nie żałuję tego, bo teraz mogę dużo powiedzieć o tym całym, no, burdelu, bo inaczej tego nie da się nazwać. Także pan Mariusz Błaszczak, jeżeli jest taki pomocny, hojny, to niech od siebie coś da, a nie wziął od obywatela pieniądze z jego podatków, sobie pensję płaci i zadowolony. Całe życie nie zhańbił się pracą. Wielki minister. Ludzie, no to jest kpina po prostu, mówię, a Warszawka oczywiście się bawi. Warszawka, generałowie, pułkownicy, nówki, funkiel sztuki, mundury, najnowsze buty, jest bajka. A jeszcze wam powiem jedną rzecz, której miałem nie mówić, ale dobra, bo w sumie to nie jest jakieś, to jest powiem wam jeszcze o nieudolności po prostu ministerstwa. Jak na najwyższych szczytach tego Ministerstwa Obrony Narodowej, jak oni wszyscy funkcjonują. Oni są po prostu nieudolni. Wzięli, tak, jasne, będziemy szkolić Ukraińców. Ukraińcy, nie każdy wie o tym, że my tam, że bandera, że flaga UPA, ta czarno-czerwona, to jest w Polsce nietolerowana, tak samo jak Hitler. I oni tego nie wiedzą. I żaden idiota nie wpadł na pomysł, żeby najpierw udzielić temu Ukraińcowi instruktażu, zanim przyjedzie do Polski na szkolenie, żeby takich flag sobie nie wywieszał na mundur. No ale wtopa oczywiście, bo nawet z takimi bzdurami nie potrafią sobie poradzić, żeby udzielić instruktażu i powiedzieć Ukraińcom wprost, słuchajcie, tu to jest Polska, róbcie sobie u siebie co chcecie robić, a tu jest Polska, tutaj się takich flag nie nosi. Ale nie, oni przyjechali i zaraz się wiesi z jednej strony ukraińska flaga, z drugiej strony banderowska i on jest kolo.
No ale chłopaki nasze sobie oczywiście już ten temat wyprostowali, także już nie ma tego skandalu. Skandalem jest to, że po prostu nikt ich nie poinformował, bo to nie jest wina Ukraińca, bo on po prostu tym nie wie, że u nas takie są zasady. No ale jak Ukraińiec się naoglądał zdjęć pana Mariusza Błaszczaka klękającego przy fladze banderowskiej, no to se pomyślał, chyba tak można. Bo przypominam te zdjęcia, jak pan Mariusz Błaszczak składa kwiaty chyba w Kijowie, tak? I w tle Ukrainy banderowska flaga, jest wszystko ok, jest G, łapki w górę, jeszcze dali to publicznie, ministerstwo udostępniło na Twitterze. No i jak taki Ukrainiec to zobaczył, to sobie pomyślał, jest spoko, nie? No ale uświadomili nasi żołnierze, już nie będę mówił, który korpus, to bez sensu, podoficerowie, oficerowie, żołnierze uświadomili Ukraińców. Oczywiście obyło się bez bicia się i tak dalej, bez skandali się obiło, ale już Ukraińcy wiedzą. Tylko nie wiem, czy następny turnus, jak przyjedzie na szkolenie, czy też będzie wiedział, że się nie nosi u nas banderowskich flag. Czy znowu ministerstwo da dupy, kulturalnie mówiąc. I nie poinformuje, zanim przyjadą, ekipa Ukraińców z Ukrainy przyjedzie na szkolenie, kolejna, bo ta się przeszkoli, pojedzie na front, przyjedzie kolejna. No i oczywiście po co ich informować? Lepiej wkurzać polskiego żołnierza, który ma przyjść szkolić ukraińskich żołnierzy i on przychodzi i widzi na mundurze Ukraińca banderowską flagę. Czyja to jest wina? To nie jest wina tego Ukraińca. Chociaż niektórzy Ukraińcy też są lekko rozchwiani umysłowo i na siłę próbują przepchnąć te flagi, no ale to jest zdecydowana mniejszość. To sami Ukraińcy tam między sobą też załatwiają te sprawy. Ale nieudolność, tak najdelikatniej można to powiedzieć, nieudolność ministerstwa powoduje to, że Ukraińcy nie wiedzą, że nie mogą tych flag nosić w Polsce. A noszą. To kto ma interweniować? Jednostka wojskowa nie ma interweniować? To chyba oni na początku powinni wiedzieć to. A nie, nabrali i tyle. Dobra, słuchajcie. Czy coś ja jeszcze, czy coś pominąłem? Chyba nic nie pominąłem. Troszkę tutaj się zbulwersowałem całą tą sytuacją. Ja tylko was proszę, żebyście w komentarzach napisali, tak, kurde, to prawda, żeby ci cywile, co oglądają ten film, nie robili wielkich oczu, że jestem jakąś ruską onucą i kłamię. Tylko po prostu potwierdźcie, jak jest. Że panowie w Warszawce się bawią, w sztabach generalnych, w ogóle w sztabach, chodzą w nowych umundurowaniach, a żołnierz polski, szeregowy podoficer, jedzie na ćwiczenie wojskowe, na poligon, na granicę, w starych butach porwanych, gdzie mu się już należą nowe. Nie, w starych, albo swoje kupi, za swoje pieniądze. Szkoda wam 500 zł na żołnierza, a nakupywaliście sprzętu od Amerykanów? Wstyd, wstyd, hańba, kpina po prostu ze strony ministerstwa. Jeżeli się podobało, dajcie łapę w górę, napiszcie komentarz taktyczny, jeżeli już szkoda wam słów, to napiszcie chociaż komentarz taktyczny dla zasięgów. No i subskrybujcie, będziecie na bieżąco z innymi materiałami. Ja mam nadzieję, że kolejne materiały już nie będą takie oburzające, że tak powiem, tylko może coś wesołego, może coś, jakiś lekki film by się przydał, nie? No ale dobra. Na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem.